Jest taka rozmowa Jezusa z religijnymi ludźmi. Oni rzekli do niego: uczniowie Jana często poszczą i odprawiają modły, podobnie uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie sprawić, by uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi, pościli? Lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany, wówczas pościć będą. Powiedziałem także podobieństwo: nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe. A łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki. I samo się wyleje, jeszcze bukłaki zniszczą, lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I nikt, napiwszy się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze. Kiedy czytałem to, zawsze odzwierciedlały mi się różne rzeczy. Natomiast w ostatnim czasie bardzo mocno do mnie dotarło, że Jezus mówi o wszystkim, co jest w życiu człowieka, że to nie chodzi tylko o nowe narodzenie, że to nie chodzi o to, że to się nie naprawia starego człowieka, tylko że człowiek musi narodzić na nowo, tylko że tutaj chodzi o to, że On mówi o tym, że nic, co jest stare, nie może być naprawione. Nic. Nic, co jest stare, nie może być naprawione. Chodzi o to, że Bóg nie naprawia nam życia. Boga nie interesuje naprawa życia. To w ogóle jest fikcja literacka. Religijni ludzie wbijają do głów coś takiego, że w ogóle Bóg tam coś będzie naprawiał. On weźmie twoje życie i On ponaprawia ci rzeczy. Do mnie często przychodzą ludzie i mówią: czemu ta rzecz w moim życiu nie działa? Albo czemu tamta nie działa? Ja mówię: ja nie wiem, czy ona nie musi umrzeć. Bóg nie ratuje wszystkich związków. Bóg nie ratuje wszystkich relacji. Bóg nie ratuje każdej sprawy zawodowej. To jest nieprawda. Ponieważ Bóg jest Bogiem tworzącym. I mnóstwo rzeczy w naszym życiu po prostu jest stare i skazane na porażkę. I wiecie, co to oznacza? Jaka jest dobra nowina? Że kiedy my zdecydujemy się na to, żeby stare usuwało się, to w to miejsce będzie przychodziło coś, czego nawet nie jesteśmy świadomi, jaką ma wartość. Nowe przestrzenie, nowi ludzie, nowa rzeczywistość, nowe, nienaprawione stare, w ogóle nienaprawione stare. Ludzie często trzymają się kurczowo czegoś i mówią: Boże, napraw mi to, napraw mi to. A tam już właśnie aniołowie ostrzą miecze, żeby rozpieprzyć to do końca. I to jest prawda Boża, wielka prawda Boża, ponieważ kiedy by się nowe wlało do starego bukłaku, to bukłak by pękł. Rozumiecie? Zobaczcie, ludzie, nas nie jest w stanie utrzymać żaden system w tym kraju. Bo to by pękł każdy system. To wszystko by pękło. Pękło. To by pękło. Rozumiecie? My mieliśmy nieraz teksty z cyklu: Artur, ja sobie nawet nie wyobrażam, żebym cię zaprosił do siebie, do kościoła. Ja cię bardzo kocham, ja cię bardzo szanuję, ale my nie jesteśmy na to gotowi. Ile do Agaty było tekstów: my nie jesteśmy gotowi na to. Ty byś nam rozpieprzyła Kościół. Agata mówiła: ale to bardzo dobrze, bo po co wam coś, co można rozpieprzyć? W mojej Biblii jest napisane, że Bóg jest Bogiem rzeczy nienaruszalnych. Słowo Boże mówi, że i przyjdę wstrząsnąć wszystkim, aby to, czym nie można wstrząsnąć, ostało się. Istnieją rzeczy, którymi nie można wstrząsnąć. Istnieją rzeczy stabilne. Istnieją rzeczy, których nie można powalić. Ja chcę w życiu takich rzeczy. Interesują mnie takie rzeczy, których nie powali diabeł. Interesują mnie takie rzeczy, których nie powali świat. Niebo i ziemia mogą przeminąć.
Ale coś, co jest prawdziwe i silne w Twoim życiu, to nie przeminie. Kiedy będziesz się dzisiaj modlił, chcę, żebyś był ukierunkowany na to. Nie broń starych rzeczy. Może Ty bronisz czegoś. Może Ty trzymasz coś. I mówisz, a może z tego coś się jeszcze ukręci. A może tam Bóg ześle swoją łaskę. Bóg nie zsyła swojej łaski. Bóg swoją łaskę dał 2000 lat temu w Chrystusie Jezusie. Dzisiaj jest ona do wzięcia przez wiarę. Ale to funkcjonuje na takich zasadach, jak powiedziałem. Tworzenie nowych rzeczy. Ja jestem gotowy na nowe rzeczy. Ja jestem gotowy na nowe rzeczy. Gotowy. Ja jestem gotowy w każdej dziedzinie życia na nowe rzeczy. I ja chcę, żebyś był gotowy na nowe rzeczy. Rozumiesz? Nie przyzwyczajaj się za bardzo. Nie urządzaj swojej celi. Rozumiesz? Nie mebluj tej celi. Jeżeli jesteś w jakimś bałaganie, nie próbuj uratować czegokolwiek. Tylko powiedz, Panie Boże mój, jestem gotowy na totalne zburzenie, aby Twój Święty Duch wstąpił w to miejsce i zupełnie nową rzecz zbudował. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, czcimy Ciebie. Ty, który jesteś potężnym Bogiem nowego.
zatracisz się. Zero kompromisu, zero szczę. I nieważne co pomyśli na treści. Thank you.
wywyższony ponad siebie. Wszystkich to się nie pociąga. Graj przed nim, graj. Jeśli on będzie wywyższony ponad siebie, ponad wszystko to, co cię sprowadziło do pułapnej ziemi. Jeśli on będzie wywyższony ponad siebie, to wszystkich nas do siebie pociąga. O choroba zagrała. Jezus, Zbawiciel. Na wieki, to nie przeżywa.
zwycięży. On jest silny. On jest silny. Jezusa Chrystusa.
Lekarstwo
Mocą twoich rad, ty dałeś mi życie.
czas. Jego można było dotknąć.
tak samo jest z nami. Słowo, które przychodzi od Boga, proroctwo, które przychodzi od Boga, ma jedyny cel, aby stało się ciałem. Nikt z nas nie uprawia tutaj jakiegoś sportu, aby uwalniać słowo dla słowa. My nie jesteśmy sportowcami po to, żeby sobie trzaskać słowem. Celem uwolnionego słowa jest to, aby ono stało się ciałem. Ojcze, ja modlę się, aby uwolnione słowo stało się ciałem. I ja modlę się, niech uwolnione słowa stają się ciałem. Niech to będzie przebywane na życie ludzi. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, ja modlę się. Niech ludzie pracują na Twoim słowie. Niech Twoje słowo ich przenika. Szokoroba santo romase. Diable, nie będziesz nic z nich radał. Nie będziesz nic zabierał. Nic nie będziesz zabierał. Nic nie będziesz wygradał. To chodzi o Twoje życie. Wołaj do Niego tak, jakby się miał dzisiaj skończyć świat. Jakby od tego zależało Twoje życie. Słowo Boże mówi, że ten, kto puka, ten znajdzie. Ten, kto puka, ten znajdzie. Nie ma takiej opcji, że pukasz i że Ci nikt nie otwiera. Nie ma takiej opcji, że szukasz i nie masz. To ściema. Inaczej byśmy musieli uwolnione słowo stało się ciałem i
Niech twarzywa woda płynie przez duszę moją.
Thank you.
Oh,
przestańcie. Módlcie się o przedsiębiorców w kościele. Módlcie się. 5 razy wyższe dochody w miesiącu. 5 razy wyższe dochody. Ojcze, w imieniu Jezusa, my wzbudzamy teraz to. My wzbudzamy to. Ojcze, w imieniu Jezusa, stajemy za każdym człowiekiem, który jest przedsiębiorcą tutaj, Ojcze. My mówimy 5 razy takie dochody. W imieniu Jezusa. Jeżeli prowadzisz biznes, podchodź do nich, niech oni ręce na ciebie kładą. Niech położą na ciebie ręce. Prowadzisz biznes, podejdź. Niech kładą na ciebie ręce. 5 razy takie dochody. 5 razy. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Kładźcie ręce na nich. Kładźcie ręce. 5 razy takie dochody. Usuwamy każdą demoniczną siłę, która stoi na drodze zarabiania pieniędzy. W imieniu Jezusa. Burzymy w tej chwili każdą przeszkodę. Rozrywamy w imieniu Jezusa. Odsuwamy demoniczne siły złodziejstwa. Demoniczne siły chciwości. Demoniczne siły, które wpływają na obniżenie finansów. W imieniu Jezusa. 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 W imieniu Jezusa.
dokładnie, co mają robić, jakie decyzje podejmować. Ogłaszamy ochronę przed wszelką manipulacją, przed czarami. Ojcze, my rozrywamy teraz wszelkiego rodzaju związki między nimi a ludźmi przewrotnymi i złymi, którzy by chcieli ich w przyszłości okraść, zniszczyć to, co Ty budujesz przez nich. Szakata, w imieniu Jezusa, halleluja, halleluja. Podchodźcie, jeśli ktoś jeszcze przekaże, położyć ręce, tu jest. Glory, glory, halleluja. Stójcie jeszcze, chodźcie, jeszcze będziemy się modlić na usuwamy zawirowania, chaos i zamęt. Jasny ogląd sytuacji, jasny ogląd rynku, jasny ogląd rynku. Ojcze, niech słowo wiedzy przez nich się manifestuje. Dar rozumienia duchów. Niech widzą, co za czym stoi. Ojcze, ja mam na Ciebie odwagę. Zamykamy drogi.
Ci twoją porażkę. Ojcze, w imieniu Jezusa teraz bierzemy autorytet nad wszelkim demonicznym chwytem. W imieniu Jezusa związujemy to nad kościołem. W imieniu Jezusa związujemy wszelkie ubóstwo nad ludźmi z kościoła mocy i nad ludźmi ze zespoła rozumnego. Boże, w imieniu Jezusa przeklęty duch ubóstwa. Nie ma żadnych praw do ludzi. W imieniu Jezusa nie będziesz podchodził drogą prawną ani bezprawną. Nie będziesz dotykał ich domów, nie będziesz dotykał ich pokolenia, nie będziesz dotykał tego. W imieniu Jezusa nie będziesz dotykał tych rzeczy, nie będziesz straszył ludzi. Odsuwasz się teraz, odsuwasz się, odsuwasz się. Sięgaj po niemożliwe. Pamiętaj, sięgaj po niemożliwe. Nie patrz jedynie na to, co możesz. Możesz więcej. Możesz więcej. Możesz więcej. Możesz więcej. Możesz więcej. Słowo Boże mówi, kielich twój przelewa się. Przelewa się. Bóg nie jest Bogiem potrzeb. Nie zajmuje się zaspokajaniem potrzeb. Bóg jest Bogiem. Kielich mój przelewa się. Bóg jest Bogiem nadmiaru. Bóg jest Bogiem zbytku. Bóg jest takim Bogiem. Oto Bóg twój. Oto Bóg twój. On powiedział: oddaję za ciebie. Za ciebie. Dobra tego świata nie należą do tego świata. To On stworzył niebo i ziemię i to, co je wypełnia. I przeznaczył to dla swoich dzieci. Jesteś dziedzicem dóbr. Dziedzicem dóbr. Bądź odważny w tym. Bądź odważny, Haszende de Reglorice. Modlimy się teraz o ewangelistów. Ojcze, ja modlę się teraz o ewangelistów. Stawiennicy, módlcie się ewangelistów, o wszystkich tych, którzy głoszą Ewangelię, którzy wzięli się za pełnoetatowe głoszenie Ewangelii. Módlcie się za tych ludzi, którzy podjęli decyzję, że będą dniem i nocą głosić dobrą nowinę w znakach i cudach. Módlcie się o odwagę dla nich. Módlcie się, żeby przyprowadzali 5 razy tyle ludzi do Jezusa. Módlcie się. Módlcie się, żeby synowie pokoju do nich przychodzili. Módlcie się teraz. Módlcie się, żeby spotykali ludzi, którzy będą mieli podniesione już zasłony. Podnoście teraz zasłony z umysłów ludzi. Demoniczne zasłony podnoście. I kierujcie tych ludzi do ewangelistów naszych. Ojcze, w imieniu Jezusa, my podnosimy teraz demoniczne zasłony, które przeszkadzają w przyjęciu słowa ludziom. I kierujemy tych ludzi do ewangelistów naszego kościoła i zespołu apostolskiego obóz Boży. Ojcze, ja modlę się teraz, aby Ojcze oni w znakach i cudach chodzili, aby manifestował się przez nich dar uzdrawiania, aby manifestował się dar czynienia cudów, aby manifestowało się słowo wiedzy, aby manifestowało się słowo mądrości. Ojcze, ja w imieniu Jezusa wzbudzam teraz podwoch u demonów. Ojcze, ja mówię.
¡Gracias!
cały duchowy pełen. Umarłeś, Jezus, z tych umysłów, z tych emocji, z tych ciał. W imieniu Jezusa zrzucamy to z nich, w imieniu Jezusa. Każdy duchowy pył odpada. Każdy duchowy pył odpada. Umarłeś, Jezus, na miłowu. Rozumieją na miłowu. Widzą na leżyć. Zrzucam każdy duchowy pył. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Chaba sekle. Amen.
wasze słowo ucieleśniło się i zamieszkało pośród was. Ojcze, my modlimy się, aby słowo, które było słyszane, aby słowo, które było przyjmowane, niech ono się teraz ucieleśni, Ojcze. My modlimy się, Ojcze, o to. My wyzwalamy to, Ojcze. My wyzwalamy to słowo, Ojcze. Niech to słowo, które było głoszone, które przyszło z nieba, Ojcze, ucieleśni się teraz, Ojcze. My domagamy się manifestacji ucieleśnionego słowa. Nie czekaj, aż on gdzieś przyjdzie.
Człowiek, który chce być mistrzem, nie czeka, aż trener do niego przyjdzie. Człowiek, który chce być mistrzem, szuka trenera. On szuka trenera. Dlatego jest napisane, kto szuka, tym znajduje, kto puka, temu otworzą. Musisz podążać za tym, co on zrobił. Nie czekać, aż on przyjdzie. Nie mówić, przyjdź, Panie Jezu. Też tak możesz, ale najpierw podążaj za nim. Za nim. Wewnętrzne przekonanie. Nie łam go. Pokutuj teraz z tego, że przeciwstawiałeś się wewnętrznemu przekonaniu. On w ogóle cię kierował do różnych rzeczy w życiu, a ty podejmowałeś inne decyzje. To grzech. Jak on chce czegoś, to znaczy, że chce czegoś najlepszego dla ciebie. Najlepszego. Ilu z was udaje kogoś innego? A on mówi do ciebie, bądź sobą. Ile razy do ciebie mówił? Modliłeś się, czekałeś na głębokie objawienia, a przez głowę przychodziły ci takie myśli, bądź sobą. Gromiłeś się często. Myślałeś, że to diabeł. To nie był diabeł. To był Bóg. Jak gromiłeś kiedyś Boga, to teraz przyjdź go przeproś za to. Więc przepraszam cię, Duchu Święty, że cię gromiłem. Myślałem, że ty diabeł jesteś. Bo przekonywałeś mnie do tego, że był sobą. A kim ty masz być, jak nie sobą? No kim? Podążaj za swoim trenerem. Podążaj za nim. Podążaj za nim. Nawet gdyby to cię kosztowało wywrócenie twojego życia do góry nogami. Co z tego, że wywróci się życie do góry nogami? No to są. To się nic nie wydarzy złego. Przyjdą rzeczy lepsze jedynie. Rozumiesz mnie? Lepsze i większe. Tak jest w Królestwie. Uwierz to. Ludzie, do mnie nie wiem ile lat wielu mędrców tego świata mówi, że mi się podwinie noga. A ja żyję i obfituję. Cały czas. Wbrew temu, o czym mówią ci mędrcy. Bo w Królestwie Bożym, jeżeli idziesz za głosem trenera, to nie możesz zbłądzić. Bo rozumiesz to? Ile razy błądzisz, to dlatego, że nie chcesz posłuchać wewnętrznego przekonania i mówisz, Panie, powiedz coś do mnie, Panie, powiedz coś, Panie, powiedz coś. Panie, pokieruj mnie, Panie, poprowadź. Ludzie myślą, że Bóg jest głuchy. Ludziom się tak wydaje. Ja o tym uczę. W fundamenty wiary. Szkoła wiary. Że jedną z głównych cech Boga, tak? To jest to, że on mówi ustawicznie. W księdze Jeremiasza jest napisane i mówiłem do nich przez cały czas ustawicznie. Nie chcieli słuchać. On mówi. Do czego cię przekonuje dzisiaj? Proszę bardzo. Zrób tak, jak on mówi. Zrób to, co on mówi. Nie powiedz, dobrze zrobię. A potem usiądziesz na czterech literach i będziesz czekał, aż cię on poruszy. Tak robił chrześcijanin. No tak, Panie, zrobię. A ty zrób to, co mówi do ciebie dzisiaj twój trener. Usiądźcie, proszę. I chciałbym, żebyście... Graj przemyk jeszcze. Chciałbym, żebyście przez chwilę skupili się na tym, co on mówi teraz do ciebie. Skup się na tym. Tylko na tym się skup. Skup się na tym. Patrz na wewnętrzne przekonanie. Słowo Boże mówi, że wiara jest pewnością.
wiara jest pewnością. Nie na swoich myślach, ale tam, gdzie jesteś czegoś pewien. A tam, gdzie nie masz pewności, to w ogóle nie dotykaj tego tematu. Tam, gdzie nie masz przekonania, bo wszystko, co się robi bez przekonania, jest grzechem. Wszystko, co się robi bez przekonania, to grzech, czyli błąd. Przekonanie. Ja nie mam cienia wątpliwości w stosunku do tego, co robię. Cienia wątpliwości. Jakie emocje temu towarzyszą? Bardzo różne. Bardzo różne. Dzisiaj rano miałem takie emocje, że chciałem się położyć spać. Takie miałem emocje. Rozumiesz? Czytałem sobie Biblię rano. I tak sobie myślę tak, jak pójdę do łóżka i się położę, to nie wstanę. To mówię, prześpię się na tej Biblii, tak. Położyłem głowę i leżę na tej Biblii. A w środku mam takie przekonanie, to już jak jesteś tak blisko, to jednak się cofnij i poczytaj. Dobrze, nie chcę mi się. Ale poczytam. Są dwa rodzaje ludzi. Dwa rodzaje ludzi na świecie. W Królestwie Bożym w zasadzie był tam świat. Opisani są w Biblii. Jeden to jest taki, że ojciec do niego powiedział: idź i zrób coś. A on powiedział: dobrze, i nie poszedł. I jest drugi syn. Ojciec powiedział: idź i zrób coś. On powiedział: nie zrobię. I poszedł, zrobił. Ja jestem ten drugi zawsze. Mi się nie chce różnych rzeczy. Po ludzku mam emocje takie. Rozumiesz? Dlatego nie patrz w emocje, nie w myśli, tylko w wewnętrzne przekonanie. Tego szukaj całe życie. Wewnętrznego przekonania. Wewnętrznego przekonania. Rozumiesz mnie? Ojcze, modlę się o ludzi. Ja chcę, żeby Twój głos jako wewnętrzne przekonanie był dla ludzi jak chleb powszedni, Ojcze. Modlę się o to, Ojcze. Niech to będzie jak chleb powszedni. Niech ludzie będą pewni. Cały świat będzie mówił inaczej. Niech postępują zgodnie z wewnętrznym przekonaniem. Duchu Święty, ucz tego ludzi. Niech ich tak będzie tak. Niech ich nie będzie nie. Niebawem zacząć ten kościół prowadzić, ale nie miał przekonania. Wiecie, co ten facet, o czym on myślał? Jak uelastycznić kauczuk?
o tym myślał. Już znaleziono kauczuk, ale kauczuk wtedy, kiedy było gorąco, robił się miękki, a kiedy było zimno, pękał. Facet przyszedł do swojej żony, powiedział: nie mogę zostać pastorem. Muszę zostać chemikiem. I zaczął badać sprawę elastyczności kauczuku. I spędził na tym wiele lat. I wiecie, co zrobił? Wynalazł gumę. Wiecie, jak się nazywał? Goodyear. Dzisiaj jego imię jest na oponach. Nasz brat w Chrystusie. Wynalazł gumę. Wszyscy mówili: zostań pastorem. Gdyby on został pastorem, ja nie wiem, jakby dzisiaj wyglądało nasze życie. Nie wiem. Bóg go powołał do czegoś. Bóg go powołał. Bóg cię powołał do czegoś. Rozumiesz mnie? Szukaj wewnętrznego przekonania. Nie upodabniaj się do innych. Rozumiesz? Można brać przykład z kogoś, jeżeli chodzi o jego mądrość, o jego działania różne, na zasadach takich, że ktoś jest twoim mentorem, ojcem duchowym, przyjacielem, albo jakimś wzorem w jakiejś dziedzinie, nie wiem. Ale ty jesteś sobą. Sobą. Sobą, rozumiesz? I bycie jednorodne w prawdzie nie spowoduje, że nie będziesz sobą. Rozumiesz? Ponieś cenę. Chciałbym, żebyście dzisiaj taką decyzję podjęli na początku już. Zanim będę głosił dalej. Że po prostu będziecie podążali za wewnętrznym przekonaniem zawsze. Powiedz: Panie Boże, naucz mnie tego. Naucz mnie, Duchu Święty.